Witajcie w drugiej części opowieści o naszym dramatycznym jumperze. Wymieniam właśnie drut z spawarce, bo mi się skończył w pierwszym odcinku. Od razu wam pokażę taką ciekawostkę, jak dobrze ustawić sobie drut. Chodzi o to, wiecie, jak dobrze tutaj to wszystko poustawiać. Tutaj mamy podajnik czterorolkowy, no w takich powiedzmy lepszych migomatach są czterorolkowe, a w gorszych, tańszych dwurolkowe podajniki drutu. Czterorolkowe są lepsze, no bo wiadomo, można dłuższy uchwyt użyć, nie? Ja używam 3-metrowy, czasem mam jeszcze 5-metrowy na podorędziu, jak gdzieś trzeba, wiecie, wyżej coś sięgnąć, także 3-metrowy nie podejdzie. No, tak to wygląda. W tej spawarce, jak ją kupowałem te parę lat temu, to przyszedł do kompletu reduktor i pistolet. To reduktor od razu wywaliłem do śmieci, nawet nie zakładałem. To jakieś było chińskie gówno. Kupiłem normalny, porządny, polski, perunowski, taki, wiecie, RBG. Reduktor. A pistolet wymieniłem na uchwyt Binzela, firma Abicor Binzel. Bardzo dobra cena do jakości, porządne uchwyty. Praktycznie no wszystko, w każdej spawarce mam binzelowski uchwyt i sprawdzają się bardzo dobrze. Znaczy no, w środku musi być luź, widzicie. Nie może ten przewód mieć żadnych takich za dużych oporów. No i dobra, tutaj widzimy, mamy podajnik. Tutaj jest takie pokrętło. Na dole mamy taką skalę numeryczną. Ona nam określa napięcie, powiedzmy, sprężyny. Tak naprawdę to i tak nic nam za dużo nie mówi, także najlepszym sposobem, jak ustawić dobrze drut, jest sposób na kołeczek. Zaraz wam tutaj pokażę, o co chodzi. No i dobra, mamy nasz kołeczek. Ustawiamy pistolet pod kątem, powiedzmy, 45 stopni i naciskamy. Widzimy? Nic się nie dzieje. Czyli trzeba delikatnie przykręcić. O parę obrotów. Patrzymy dalej. Jeszcze troszeczkę, jeszcze parę obrotów. I widzimy, drut musi wychodzić i się tak fajnie zawija. Nic nie haczy, drut jest fajnie podawany, ładnie się zawija. A jeśli napotka opór, chwileczkę, już wam pokazuję, gdzie jest obcinaczka. A jeżeli przykładowo drut napotka opór, to musi się ślizgać. Widzimy, rolki się ślizgają. Wiecie, to jest ważne, bo jak macie jednorolkowy podajnik, to drut lubi się potem tutaj, wiecie, zaginać i robi się tak zwane, po angielsku to jest beard nesting, czyli takie gniazdo się nam tu robi, wiecie, bo drut po prostu tutaj się zaczyna haczyć i on wychodzi i to wszystko się plączy. Także tak najlepiej sobie ustawić. Jeszcze raz, reasumując, pod kątem zakrzywiamy sobie drucik i on musi się ładnie się nam, widzimy, zawija. A pod kątem 90 stopni po prostu musi się, jak to się mówi, musi stać. Dobra, to było na tyle, ja wracam do naszego Ducato. No i dobra, moi mili, środek, znaczy środek, tył też mamy już pospawany. Tutaj wspawałem, zrobiłem taką jakby cełweczkę. Od drugiej strony musiałem przyłożyć tak, bo tam nie ma za bardzo dość, żeby pospawać, także pospawana jest od środka ta jedna. I to jest cełwa zrobiona, że ma jeszcze takie, powiedzmy, 2-3 cm zagięcia. No i do tego dołożyłem, wiecie, od góry było zdrowe, podokładałem blachy i tutaj pospawałem. Spawałem około 90 amperów.
No, tak to było, no, tak to było spawane. Tu jeszcze delikatnie tylko to liznę. Widzimy, są przetopy ładne. O! Słyszycie, jak zaczęło wiać i padać? Bardzo dobrze, deszcz potrzebny. No, także tak to wygląda. Tu jeszcze zrobiłem taki kątownik, pospawane jest do tego. Aha, no i co, no to mamy pospawane. Tutaj widzimy, jak spawałem tego dziada wzmocnienia od drugiej strony. Mamy ładne przetopy w naszych spawach otworowych. Dodatkowo tu jeszcze, żebym pospawał, no, do tej blachy. Wiecie, to nie są jakieś piękne spawy, bo tutaj ciężko, wiecie, dojść pistoletem, no ale jakoś tam dałem radę. Tu jeszcze pospawałem do tej blachy. Ona jest od góry spawana, widzimy. O, tu jest ta nowa blacha. Tam od góry mamy przetopy. Jest pospawane. Trzeba będzie tylko delikatnie szczotą drucianą to wyczyszczę i zamaluję takim pędzem. No bo tu co? Tu już więcej nic nie wymyśli bez wyciągania silnika. Także co? To poogarniane. Tu też od góry. Czekajcie, trochę to no, pospawane. To teraz przejdziemy sobie do... W sumie gadałem z właścicielem. Ogarniemy jeszcze ten próg. Próg był robiony, ale... Widzimy, że... No, także teraz to wyczyszczę. Szczotą drucianą trochę, wiecie, przeszlifuję tutaj, tam gdzie było spawane. Odtłuszczymy to benzyną ekstrakcyjną i pomaluję to zaraz farbą. No i dobra, rozmawiałem z właścicielem. Robimy też to wewnętrzne nadkole. Wiecie, zrobiliśmy ramę, to nie zostawimy takiego badziewia. Tutaj co? Powycinałem trochę tego dziadostwa. Oczywiście mamy piękną piankę. Tutaj była ta dziura tak ładnie ukryta. Farbą zamalowana pianka. No i co? I będziemy lecieć. Tutaj na szczęście widzę wewnętrzne to nadkole, znaczy ten reparaturka już. Nadkole jest zdrowa. To też tutaj szarpie i akurat na szczęście to jest zdrowe. Tu widzę, że ranciki są zdrowe. Także bardzo dobrze, chociaż tutaj mamy powiedzmy mamy szczęście. Tu jest próg. Próg był wymieniany. Widzimy, że jest niczym nie zakonserwowany, już tutaj gnije. Oczywiście pełno tutaj jest syfu, pełno piachu, no bo tu pewnie wiecie, była dziura przez te pianki, to wszystko i tak się dostawało do środka, także tam trzeba będzie i tak będziemy próg wywalać, także potem no, wywalę próg, to ten kawałek i tak będę musiał wyciąć i tu trzeba będzie kawałek, wiecie, dorobić nowego, bo to cholera wie, co tam jest od spodu. To widać było coś łatane. Także tak trzeba będzie to zrobić po swojemu. To będę musiał też wyciąć. Tu mam jakieś widziało dziadostwo. Też trzeba będzie to powycinać i coś tutaj na szybciora odbudować. No i tą piankę muszę wybrać, nie, żeby mi się tutaj nic nie zapaliło. Mieli tutaj było, pamiętacie, taka zglizna, takie ścierwo, to wszystko, żebym powycinał, poczyścił. Tam zabezpieczyłem to Interplusem. Tutaj też dorobiłem taką, powiedzmy, blaszkę. Tam od spodu nie robiłem żadnych, wiecie, otworowych spawów, tylko przyspawałem po krawędzi. Dałem większy prąd, takie 70-80 amperów i jest pospawane. To już na pewno tam się nie będzie ruszało. Farba już w miarę tak wyschła do dotyku. I teraz tylko pozostaje mi tu zrobić taką blachę. Też nie do końca, tak gdzieś powiedzmy dotąd, bo tam dalej widzimy, jeszcze będę musiał się zaraz... Tylko dzisiaj jeszcze pojadę do sklepu, odbiorę progi, wytnę zaraz te progi, wiecie, będę ogarniał te doły. To wszystko i tak będzie wycięte. Także tak to wygląda. Tutaj nie daję żadnych mastyk w te szpary. Widzicie, to mamy takie szpary fabryczne, takie jakieś były tutaj dziadostwa. Nie daję żadnych mastyk, ani tutaj, bo tutaj jak już zrobimy tą blachę, wywiercę otwór i wpuścimy nasz wosk. Porządny wosk z inhibitorami. I ten wosk wszędzie sobie wleci w te dziury i według mnie to i tak jest lepsze zabezpieczenie antykorozyjne niż jakieś tam gumy. No, także tak to wygląda. Stosuję Interplusa, bo tu już mi się kończy piątka tego szuwaksu, no, jak to się mówi, tego całego Masterbonda. Mam jeszcze trochę tego, a tego to mam takie no prawie połowę, też muszę wykorzystywać, bo to wiecie, też mam wszystko określony czas ważności. Widać, że to jest mniej więcej podobny typ farby, wszystko zostawia takie, widzicie, o
Ten jest srebrny, ten jest taki inny kolor, dali pewnie, żeby wiecie, odróżnić, ale to wszystko jest mniej więcej podobne. Podobna konsystencja, chociaż ten jest bardziej taki rzadszy, jak się rozrobi, bo utwardzasz do tego jest taki bardziej, powiedzmy, rzadki, a utwardzasz do Interplusa to jest taki, kurwa, no zobaczcie, takie gęste, że to później jest gęste, takie, wiecie, no ale też jest bardzo dobre. To jest droższe oczywiście od tego, prawie dwa razy, no ale muszę to wykorzystać. A gdzie to nie wykorzystam, jak nie na róbcie dukaciakowe. No, także tak to wygląda. Przymknę to, bo to strasznie dusi, jak to ten. O, niech sobie czeka. Tamto sobie wyschnie. Ja zaraz robię. Robię tą następną blachę i dzwonię do hurtowni, bo już mi przyjechały te blachy, to ją tu już powoli sobie ogarniał. Ogarniał dalej. No, tu już mam, tu już wszystko powysychało. Dzisiaj wezmę to opierdzielę tym czarnym szubaksem, żeby już sobie schło. Założę MacPersona i będziemy przechodzić na drugą stronę. Tu jeszcze musiałem powycinać, bo były takie o dziadostwa. Musiałem tu, widzicie, po ten. Tutaj też uwielbia gnić na tej właśnie wysokości. Tutaj jest numer seryjny, ale już jest tak zeżarty, że go prawie nie widać. Na pewno będzie musiał właściciel nową tabliczkę nabić. No ale numer tutaj jest. Pod tą farbą, także wiecie, no, tak to wygląda. Tu nic nie szlifuję, żadnych spawów, szkoda na to czasu. Wolę, wiecie, zrobić kawałek progu, niż się bawić w jakieś tutaj, nazwijmy to, pieszczenie. Dobra, zamykamy to i robimy dalej. Konserwuję już te nasze blachy. Użyjemy takiego miszmaszu Noxodola Autoplastone i tutaj 1600. Mój wierny pistolet ma już chyba z 2 lata pourywane wszelkie regulacje, ale daje radę. Czyszczę go nitro i najlepsze pistolety do takiej zabawy. No, także tak to wygląda. Tu, gdzie wiecie, były spawy, to powciskałem autoplastone, a dalej już przykniemy sobie noksodolkiem. Dobra, moi mili, teraz zajmiemy się proszkiem. Proszek wygląda bardzo ładnie, ale no, bo tutaj próg był wymieniany, no ale ten narożnik, powiedzmy, trochę lichy. Także i tak wszystko wymienimy, bo tam na pewno nie ma żadnej konserwacji ani nic. Także boż w dłoń i ogień. Wyciąłem sobie wstępnie ten próg. Tutaj widzimy, próg był wymieniany i to nie był chyba jakoś tak strasznie dawno wymieniany. Tutaj widzimy, nie był zabezpieczony niczym. To jest oryginalny ocynk, taki wiecie, reparaturkowy. No i tu w przodzie, jak była dziura, to wiadomo, błoto się dostawało. I widzimy, jak rdza sobie postępuje coraz bardziej, także no. Dobra, lecimy dalej, wycinam to, patrzymy, jak to wygląda dalej. No i dobra, powycinałem tutaj wewnętrzne progi, które też nie wyglądały za pięknie. Oczywiście widzicie, o, wszystko na sztukę pospawane, no ale to nie ma co tu się dziwić. Co tutaj, aha, narożniczek. Też ze żarty był. Myślałem, że będzie dobry, ale ze mnie niepoprawny optymista, żeby Ducato było dobre. Także widzicie, obcięte do zdrowego. Trzeba będzie dorobić tutaj taki narożniczek. A, i tutaj jeszcze taka ciekawostka. Patrzcie, jak fajnie tutaj zamontowali próg. Ja tam bym na to pewnie nie wpadł. No tutaj zrobili, wiecie, stary próg jest zostawiony, zrobili, nałożyli nową reparaturkę i ładnie tutaj od góry widzimy, jest otworowo. Czekajcie, skup się. O, otworowo jest pospawane i delikatnie tylko bulizny też pachną. No, cwane. Cwany pomysł. Ale widzę, że wszystko się dobrze trzyma. Nic tu nie popękało, szpachla nie popękała. Także być może czegoś się człowiek nauczy tutaj od fachowców. No i dobra. Muszę to teraz, wiecie, odtegocić te spawy. Trzeba będzie rozszlifować. Zdjąć tę reparaturkę. Zobaczymy, jak wygląda ten wewnętrzny rancik, nie? Bo reparaturka, nie chce mi się wstawać, ale reparaturki no są właśnie dotąd, nie? Także nie ma tego. Tu tego elementu wyżej, ale on jest, widzę, zdrowy. Także jak coś na wyżej obetniemy kawałek i też tutaj może podobnie przyspawamy albo jakoś inaczej. Zaraz wszystko czas pokaże. No i dobra, rozszlifowałem to. Ładnie. Ładnie poszło. Widzimy, tutaj zrobili po fachowemu, bo jest, czekajcie, ściągnę
ściągnę te nauszniki, bo się nie idzie słychać. No, zrobione jest po fachowemu, tutaj wewnętrzną tą zabezpieczyli. Widzimy, tu było spawane otworowo. Troszeczkę się farba, skup się, troszeczkę się farba wypaliła, ale rdzy, tak powiem szczerze, tutaj nie widać. Nie wiem, co to jest za farba. Pewnie nie jest nic specjalnego. No, tu się trochę powypalało, ale to pewnie też od szlifowania teraz. No, jest dany kawałek farby i jakoś to, widzicie, trzymało. Czyli chociaż na tym kawałku zrobili. Puszczaj. Czekajcie, patrz jak... Nie, o. No, także mamy tutaj fajny kawałek zdrowego progu. Jeszcze go tutaj wyszlifuję. Tu trzeba będzie coś dorobić, jakiś kawałek czegoś widzimy, bo jest taki już zmurszały. Trzeba będzie tu wyciąć, coś dospawać. No, także tak to wygląda. Ja zaraz biorę reparaturkę, przygotuję ją. Tu jeszcze muszę od spodu wyczyścić, żeby było, wiecie, fajnie. Te spawy muszę do zera dać i będziemy działać. No, jak chcieli, to mogli tutaj się postarać, chłopaki. Dobra, moi mili, tutaj mamy już ten fragmencik zakonserwowany, znaczy zaepoksydowany. Górną część reparaturki też mamy zaepoksydowaną. Nie malowałem jej jeszcze całej, bo wiecie, jak to pospawam wszystko, to i tak mi się te doły wypalą, także potem od spodu sobie to będę miał dostęp, także pędzlem sobie wszystko wymaluję już na gotowo. Także o, tak to zaraz pospawam. Ustalę sobie mniej więcej, o, tu pospawam narożnik. Tu zaraz sobie, wiecie, ustalę kąt mniej więcej, żeby to jako tako wyglądało i spawamy otworowo. Tylko jeszcze muszę sobie te ocynk tutaj, wiecie, zlikwidować, nie? Żeby się ładnie i fajnie spawało. Także powoli idziemy do przodu. Thank you.
Dobra, moi mili, bo tak robię, to nie po kolei ten film. Tu już mamy ogarnięte, pospawałem tak jak było. Zrobiłem otworowo. Tu jest ogarnięte, pospawane. Spawałem też no, narożniczek, bo też był taki zeżarty. Także jest zrobiony. Zrobione jest nowe, bo narożnik, czekajcie, gdzie mam te blachy. Czekajcie, jak to wyglądało. O! To był nasz narożnik, boczek, narożniczka. A to był tył narożniczka. A także to mamy ogarnięte. No, szczelinka jest ładna. Może być. Także to jest zrobione. Tu jeszcze pospawałem te takie, wiecie, tu zaślepki porobiłem. Myślę, niech wyschnie ta farba, to tu się wywierci otwór na szuwak i będzie zaślepka. I myślę, że chyba tutaj też wywiercę otwór na szuwak i zrobimy taką zaślepkę, żeby przewodem sobie od razu, wiecie, przeszedł przez całą długość i zaszpachlował to, zaszuwaksował. Tutaj też już ogarnięte, no, dane są te wszystkie noksudole. Tu poczekam, aż wyschnie, dzisiaj niech sobie to schnie, jutro najwyżej opierdzielimy to resztę, żeby było już na gotowo i zaraz wejdziemy do dołu. Aha, tu jeszcze wam pokażę, jak spawałem od dołu, spawałem od drugiej strony. Widzimy, fajne mamy takie, nazwijmy to przetopki. Wyglądają takie mini spawiki, ale to są przetopy, wiecie, od drugiej strony spawania. Fajnie to wygląda, tak staram się zawsze w dukaciekach robić, spawać od drugiej strony. No, także to mamy już ogarnięte. Idę na dół, wam pokażę, jak tam, żeby to też wymyślił. Mamy wszystko pospawane, zamalowane Interplusem 356 albo 365, nie pamiętam tej końcówki. To jest wszystko pospawane, niech sobie schnie. Później damy tutaj Noxudol 1600 albo autoplastone, zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Tu pospawałem też już te progi, od góry takie lagi parocentymetrowe. Tutaj spawałem prąd 80 amperów, wiecie, żeby to od razu były przetopy, żeby się już z tym nie bawić. Na dole co? Mamy otworowo pospawane. Rynienki odprowadzone, jedna, tam druga, odprowadzające. Masę na pędzel, do środka przyjdzie wosk, także będzie git. Widzicie, wszystko jest zawalone tą farbą antykorozyjną, także nic już tam nie powinno tutaj gnić, no. Także temat ogarnięty. Przejdziemy sobie na drugą stronę, ale to już zaczniemy sobie chyba od przyszłego tygodnia. Widzimy tutaj też, o. Nie wygląda to za specjalnie. Na 99% czy będzie tam, nie no, widać już, o, widzimy progi. Niczym nie zabezpieczone. To białe to jest chyba resztka od cynku. Także wielkie dziadostwo tam jest. Trzeba to będzie wyciąć wszystko. O, tutaj też było spawane. Trzeba to będzie pewnie powycinać i zobaczyć, jak to wygląda. Trzeba będzie przejrzeć też to. Ale wydaje mi się, że chyba się powtarzam, bo już to wcześniej opowiadałem. Dobra, trzymajcie się, wrzucam to wnet.